Nazywam się Ewa Lazar i prowadzę tutaj z naszymi paniami i panami warsztaty, zajęcia takie terapeutyczne, świetlicowe. Robimy różne rzeczy. Robiliśmy już świeczniki na Boże Narodzenie, robiliśmy wiązanki na Wszystkich Świętych i pierwsze nasze zajęcia robiliśmy kwiaty z bibuły. Dzisiaj pracujemy nad bombką, którą będziemy ozdabiać metodą decoupage, wykorzystując czynniki do spękań, żeby wyglądała z zewnątrz jak bańka porcelanowa. Oczywiście ją potem będziemy ozdabiać jakimiś koralikami, wykańczać wstążeczką, żeby była do powieszenia na choinkę jako dodatkowa dekoracja świąteczna. Chyba panie i panowie wezmą sobie do domu, bo to są pojedyncze, także to są pierwsze ich banieczki ze mną robione i myślę, że zawieszą u siebie na choince albo pod lampą. Myślę, że to jest integracja na pewno. To jest taka dodatkowa rehabilitacja, bo cały czas te ręce są sprawne, nie? W zajęciach mogą uczestniczyć wszyscy członkowie stowarzyszenia, którzy mają na to ochotę i którzy są na tyle sprawni, że mogą sami przyjść, dojechać, i pracować. I chęć po prostu stworzenia czegoś samemu, żebym mógł nawet komuś w prezencie potem dać, bo każda rzecz zrobiona sama zawiera troszeczkę naszego serducha. Halo. I tu trzeba uważać. Halo. Będziemy to paćkać. No. I tu trzeba uważać, żeby... Wyjdę. Co? Nieraz odkleić. O, przecieramy, ale nie dwa razy. Ten wzór możecie zapaćkać. Ale to lecimy tak, jakbyście malowali tylko raz. Nic więcej. Tu się wam już zaczynają pękać.